Bardzo się cieszę z tej decyzji, z tego patronatu. To bez wątpienia wielka postać. Natomiast mam jedno bardzo konkretne pytanie. 2010-2013 właśnie Małopolska, reprezentowana przez pana senatora, realizowała taki bardzo ambitny program ochrony dziedzictwa materialnego Tetmajera. Ten program nie został wtedy do końca wypełniony, skończony. Czy w obecnym programie mamy jakiekolwiek odniesienia do dziedzictwa materialnego i ochrony tego dziedzictwa w wyniku także tej uchwały? Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Oczywiście, że tak. Jest przygotowany cały poważny program związany nie tylko z rokiem 2023, ale z całym dziedzictwem Włodzimierza Przerwy Tetmajera. Ja tak bardzo cieszę się, że Muzeum Historii Krakowa zaproponowała wprowadzenie tego roku, bo przy okazji mogłem przedstawić państwu tę osobę niezwykłą. Człowieka, który właściwie swoją sztuką i swoją działalnością i całym swoim życiem walczył o Polskę, o dobro Polaków i obywateli. Muszę powiedzieć, że grałem 3 razy w weselach, ale niewiele takich informacji, jakie dzisiaj zapadły w związku z przeczytaniem tej ustawy, docierało w ogóle do obywateli. Chcę powiedzieć, że właśnie artyści polscy mieli ogromny wpływ na to, że żyjemy w pięknym, mądrym i demokratycznym kraju. Dziękuję bardzo.